W dzisiejszym filmie zobaczymy. Z wyrzutni strzelali do cywilów uciekających przed powodzią. Ukradli skrzynki z amunicją i ze strachu zatopili je w stawie. Prigożyn wyśmiał raport dowódców o stratach Ukraińców. Polski dron zadał cios na froncie. Rosjanie stracili potężny radar. Największy na świecie rurociąg amoniaku ostrzelany. Meksyk. Kilkadziesiąt worków z ludzkimi szczątkami. Zidentyfikowano ofiary. Zniszczone przez Rosjan czołgi Leopard okazały się sprzętem rolniczym. Zapraszam do oglądania. Z wyrzutni strzelali do cywilów uciekających przed powodzią. Wróg ostrzeliwał uciekających cywilów. W wodzie wylądowały dziesiątki pocisków. Powiedział w środę Serhii Serhejew, rzecznik ukraińskiej 124 Brygady Obrony Terytorialnej. Rosyjskie wojska stacjonujące po drugiej stronie rzeki ostrzelały wówczas uciekających cywilów ze wszystkiego, co miały pod ręką, w tym z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Było widać, jak dziesiątki pocisków lądują w wodzie. Rosjanie po prostu nie mają sumienia i nie pozwalają ludziom na ewakuację. Utrudniają te działania jak tylko mogą, przekazał Serhejew w rozmowie z korespondentem agencji Union. Rzecznik 124 Brygady dodał, że nikt nie zginął, ale są ranni, których opatrzyli żołnierze obrony terytorialnej. Większość zalanych obszarów znajduje się obecnie pod kontrolą żołnierzy rosyjskich. Wielu mieszkańców zostało uwięzionych we własnych domach. Ich ewakuacja nie jest możliwa, gdyż terytorium znajduje się pod kontrolą Rosjan. Na nagraniu widać, jak ukraińskim żołnierzom z 406 Brygady udało się za pomocą drona dostarczyć butelkę wody kobiecie i dzieciom uwięzionym na lewym brzegu Dniepru. Nic więcej nie mogli zrobić. Takich osób jest bardzo dużo. Siedzą na dachach w nadziei, że ktoś ich uratuje. Jednak zdaniem Ukraińców Rosja nie prowadzi ewakuacji mieszkańców. Według informacji ukraińskiej Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych z godzin popołudniowych na terenach dotkniętych kataklizmem uratowano dotychczas ponad 1700 osób, w tym co najmniej setkę dzieci. Woda zniszczyła tam ponad 2,5 tysiąca budynków mieszkalnych w 20 miejscowościach. Ukradli skrzynki z amunicją i ze strachu zatopili je w stawie. W minioną niedzielę z pociągu obsługiwanego przez żołnierzy NATO zostały skradzione 4 skrzynie z amunicją. Jechał on z Niemiec ze stacji Horce. Pociski prawdopodobnie miały trafić na Ukrainę. Brak plomb na kontenerze jednego z wagonów zauważyli polscy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Portal O2, powołując się na swojego informatora, podał, że sokiści stwierdzili brak skrzyń z amunicją w tym wagonie. W środę rano skrzynie odzyskali policjanci. Odnaleźli je w Starym Węglińcu w powiecie zgorzeleckim. Po tym jak sprawcy zorientowali się, co jest w środku, przestraszyli się i porzucili łup, zatapiając go w stawie. W związku z kradzieżą skrzyń z amunicją z pociągu na dworcu w Węglińcu zatrzymano podejrzanych. Do sprawy zatrzymano 3 osoby. Aktualnie z zatrzymanymi są wykonywane czynności procesowe. Szerszych informacji prokuratura będzie mogła udzielić po zakończeniu czynności z zatrzymanymi, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Tomasz Czułowski. Mężczyźni są w wieku 26, 34 i 39 lat. To mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego, z którymi policjanci mieli do czynienia niejednokrotnie. Rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka potwierdził. 3 skrzynie są oryginalnie zaplombowane, bez oznak ingerencji co do zawartości. Jedna skrzynia została otwarta, ale ma komplet amunicji. Po wykonaniu czynności procesowych skrzynie zabezpieczyliśmy, powiedział inspektor Mariusz Ciarka. Jeleniogórska prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo w kierunku m.in. przestępstwa kradzieży z włamaniem do wagonu transportowego. Grozi im do 10 lat więzienia. Prigożyn wyśmiał raport dowódców o stratach Ukraińców. W poniedziałek wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar informowała o podjęciu działań ofensywnych w rejonie Bachmutu, wskazując, że wojska okupantów pozostają w defensywie. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska armia posuwa się naprzód. Dobra robota, zwrócił się do żołnierzy, nie informując o szczegółach. Nie trzeba było długo czekać, jak swój raport z frontu opublikowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, nie wspominając słowem o działaniach defensywnych.
W komunikacie resortu czytamy, że resztki ukraińskich brygad zmechanizowanych zostały rozbite. Ogromne straty wrogowi miały zadać skoordynowane działania lotnictwa, ostrzałów artyleryjskich i regularnej armii. Całkowite straty wojsk ukraińskich w kierunku Doniecka Południowego wyniosły ponad 1500 ukraińskich żołnierzy, 28 czołgów oraz 109 opancerzonych wozów bojowych, zaznaczono w raporcie. Dodano, że wśród zniszczonych czołgów były m.in. Leopardy dostarczone z Niemiec, a także AMX-10 produkcji francuskiej. Doniesienia rosyjskiego ministerstwa wyśmiał Jewgenij Prigożyn. Sądząc po tym, co zostało napisane, myślę, że wkrótce dotrzemy do kosmitów, stwierdził szef grupy Wagnera. Podkreślił, że aby zniszczyć 1500 ukraińskich żołnierzy, rosyjska armia musiałaby się posuwać dziennie o 150 km w głąb Ukrainy. Odniósł się do autora raportu Igora Konaszenkowa, rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Myślę, że jest to po prostu absurdalne i dzikie science fiction. Po zsumowaniu wszystkich liczb, które podaje Konaszenkow, wyszłoby, że pięciokrotnie zniszczyliśmy całe życie na Ziemi, skomentował. Profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog i były ambasador Rzeczypospolitej w Rosji, wskazuje, że postawa Prigożyna krytykująca nieudolność rosyjskiego dowództwa może działać na korzyść Putina. W ten sposób szef najemników za niepowodzenia na froncie wini ministra obrony Siergieja Szojgu, a nie prezydenta kraju. Putin zawsze, gdy rządził, musiał mieć tło, kogoś gorszego od niego, kto pełnił rolę straszaka na użytek międzynarodowy. Poprzez tę osobę Putin mówi: w Rosji są gorsi ode mnie i mogą dojść do władzy, a wtedy nie wiadomo, co się stanie. Jestem gwarantem stabilizacji i przewidywalności, ale zawsze na Kremlu może się pojawić ktoś taki jak Prigożyn, mówi profesor Włodzimierz Marciniak. Polski dron zadał cios na froncie. Rosjanie stracili potężny radar. W sieci pojawiło się nagranie z akcji bojowej przy użyciu polskiego bezzałogowca Warmate na Ukrainie. Z dostępnych informacji wynika, że ukraińska służba specjalna wykorzystała kamikadze polskiej produkcji do ataku na cenny rosyjski sprzęt w najgorętszych obszarach frontu. Na filmie widać, jak dron bojowy Warmate zbliża się do wrogiego celu. Po chwili znajduje się nad pozycją Rosjan i atakuje. Główny zarząd wywiadu Ukrainy poinformował, że zniszczone lub uszkodzone zostały dwa przeciwlotnicze kompleksy dział rakietowych Pancyr-S1, system do zakłócania odbiorników GPS oraz łączności satelitarnej i komórkowej Zhytel, trzy radary Kasta-2E2 oraz nowoczesny radar do wykrywania niskolecących dronów i rakiet podlot K1. Ten ostatni bez problemu wykrywa samoloty lecące na wysokości do 10 km z odległości nawet 300 km. Urządzenie jest zdolne śledzić aż 200 obiektów jednocześnie. To cios dla Rosjan. Radar ten jest bardzo ważnym uzupełnieniem systemów rakietowych S-400, czyli urządzeń czwartej generacji typu ziemia-powietrze. Można śmiało rzec, że Rosjanie stracili ważne centrum obserwacyjne przestrzeni powietrznej wschodniej części Ukrainy. Warmate to bojowy bezzałogowy statek powietrzny opracowany przez polską firmę WB Electronics i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Może być on używany do obserwacji, wykrywania, śledzenia i identyfikacji celów, a także do przeprowadzania ataków na lekko opancerzone cele. Największy na świecie rurociąg amoniaku ostrzelany. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ukraińska grupa sabotażowa wysadziła we wtorek rurociąg amoniaku w obwodzie charkowskim. To najdłuższy na świecie rurociąg amoniaku rozciągający się na długości blisko 2,5 tysiąca km od rosyjskiego Togliatti nad Wołgą do trzech portów nad Morzem Czarnym. Są ofiary cywilne tego ataku terroryzmu. Zapewniono im niezbędną pomoc medyczną, brzmi oświadczenie rosyjskiego resortu. Rosjanie zaatakowali jednocześnie Zachód, stwierdzając, że to kraje Europy odpowiadają za blokowanie procesu eksportu nawozów, których głównym składnikiem jest właśnie amoniak. Szefowa rosyjskiego MSZ stwierdziła, że Ukraina poprzez swoje działanie zadała cios wysiłkom ONZ w walce ze światowym głodem. Maria Zacharowa powiedziała, że to Ukraina jest jedynym krajem, który nigdy nie był zainteresowany wznowieniem pracy rurociągu. Zdaniem Zacharowej naprawa infrastruktury zajęłaby mniej niż 3 miesiące, gdyby tylko załoga specjalistów mogła bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Według gubernatora obwodu charkowskiego za atakiem na zamknięty od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę rurociąg amoniaku stoją Rosjanie. Rosyjskie siły wielokrotnie ostrzeliwały rurociąg amoniaku, który może mieć kluczowe znaczenie dla przedłużenia umowy pozwalającej na bezpieczny transport zboża i nawozów z czarnomorskich portów, oznajmił Ołeksy Niechubow.
Agencja Reuters przewiduje, że przedłużenie umowy pomocowej Black Sea Grain zawartej w połowie ubiegłego roku może zależeć od ponownego otwarcia rurociągu, a jego zniszczenie może mocno utrudnić wypracowanie porozumienia. Moskwa, negocjując warunki kontynuowania umowy dotyczącej eksportu zboża, zażądała bowiem zgody na wznowienie przesyłu rosyjskiego amoniaku. Jednocześnie agencja zaznacza, że nie jest w stanie ocenić prawdziwości twierdzeń obydwu stron. Rurociąg, którym przed inwazją transportowano około 2,3 miliony ton amoniaku, może dać Moskwie dodatkowe blisko 2,5 miliarda dolarów przychodów z eksportu w czasie, gdy zachodnie sankcje ograniczają jej zdolność do sprzedaży własnego zboża i nawozów. Jednakże, jak podaje serwis Bloomberg, udostępnienie rurociągu amoniaku jest dla Ukrainy niewygodne politycznie, bo umożliwi Rosji zarabianie miliardów na sprzedaży nawozów, podczas gdy Kijów zarabia tylko około 100 milionów dolarów rocznie na tranzycie rurociągiem. Meksyk. Kilkadziesiąt worków z ludzkimi szczątkami. Zidentyfikowano ofiary. Pod koniec ubiegłego tygodnia na przedmieściach Guadalajary dokonano wstrząsającego odkrycia. W jednym z wąwozów znaleziono 45 worków na śmieci, w których znajdowały się ludzkie szczątki. Wówczas nie było informacji, do kogo należą fragmenty ciał. Po analizie DNA okazało się, że są to fragmenty ciał poszukiwanych od 2 tygodni młodych pracowników call center, którzy zniknęli z miasta pod koniec maja. Na razie wiadomo, że szczątki należą do zaginionego rodzeństwa oraz 37-latka, który zniknął w drodze na rozmowę o pracę. W sumie poszukiwanych jest 7 pracowników tej firmy. Z ustaleń śledczych wynika, że mogli być zaangażowani w oszustwa na rynku nieruchomości bądź wymuszenia telefoniczne. Stan, w jakim znaleziono ciała, sugeruje na działania jednego z karteli narkotykowych. FBI wskazywało, że call center były powiązane z Jalisco New Generation, a firmy były przedmiotem międzynarodowego śledztwa. Filia gangu miała oszukać około 600 osób na ponad 39 milionów dolarów. Jak podaje CNN, Meksyk zmaga się z epidemią zaginięć. Ponad 100 tysięcy osób wciąż uważa się za zaginione. Z danych przytaczanych przez amerykańską stację wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat w stanie Jalisco odkryto ponad 1500 ciał. Tylko w tym roku było ich blisko 150. Według oficjalnych danych w ubiegłym roku na terenie kraju odnotowano prawie 32 tysiące zabójstw. Ponad 3700 ofiar to kobiety. Wiadomo jednak, że rzeczywista liczba ofiar jest o wiele wyższa. Zniszczone przez Rosjan zachodnie czołgi Leopard okazały się sprzętem rolniczym. Resort obrony za pośrednictwem państwowej agencji TASS pochwalił się we wtorek nagraniem ze śmigłowca szturmowego K-52, które ma pokazywać zniszczenie pojazdów opancerzonych przy użyciu przeciwpancernych pocisków kierowanych. Rosjanie twierdzą, że na filmach zarejestrowali moment namierzenia i zniszczenia Leopardów w wersji pierwszej i drugiej. Eksperci z Ukraine Weapons Tracker nie mają wątpliwości. Twierdzą, że nie są to zachodnie czołgi, a sprzęt rolniczy. Opryskiwacz i kombajn. Sprzęt nie jest nawet podobny do czołgów, a zamiast wież są ślimaki wyładowcze. Ukraiński serwis militarny po szczegółowych analizach ustalił, że były to kombajny zbożowe John Deere serii 9700 oraz ciągnik z opryskiwaczem, popularny model John Deere 4830, którego używają ukraińscy rolnicy. Można go rozpoznać po charakterystycznych dużych kołach i nadbudówce. Analitycy zwracają uwagę, że nie jest możliwe, by optyczno-elektroniczny system celowniczy w śmigłowcach K-52 nie pozwolił odróżnić zwykłego sprzętu rolniczego od wojskowego. Od początku wojny obok działań zbrojnych po obydwu stronach konfliktu równolegle toczy się wojna informacyjna. Zdarza się, że przekazywane informacje nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Pełnią funkcję propagandową i mają skłonić odbiorcę do określonego kierunku myślenia i promowania własnej wizji toczących się działań zbrojnych. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!